Radomskie Centrum Onkologii powstało tutaj, dlatego, bo tego potrzebują radomianie. Takiego centrum potrzebują pacjenci, chorzy z Radomia i okolic. Stała operacyjna, kolumna chirurgiczna w pełni wyposażona. Leczenie onkologiczne będzie miało tutaj charakter kompleksowy, czyli zaczynamy od diagnostyki, poprzez diagnostykę poszerzoną, poprzez chirurgię, poprzez chemioterapię, radioterapię. Będą stosowane najnowocześniejsze metody leczenia chorób onkologicznych. Tutaj mamy tak zwaną fuzję wykonaną, połączone badanie PET razem z tomografią. Jeśli pacjent miał, będzie wskazania do napromieniania za pomocą noża gamma, to tutaj konsultujący lekarze mogą takie wskazania ustalić. Dokumentacja chorego może być drogą online przesłana do nas na Brudno. Tam już tylko zostanie wyznaczony termin napromieniania i leczenie będzie zrealizowane. Dalsza obserwacja tego chorego może być czyniona tutaj. W leczeniu raka piersi dokonuje się zmiana sposobu organizacji tego leczenia. Dane, które są zgromadzone na świecie od wielu lat, wskazują na to, że ci sami specjaliści działający w rozproszeniu, czyli w tradycyjnie zorganizowanych klinikach, osiągają gorsze wyniki w porównaniu do specjalistów o takich samych kwalifikacjach, którzy działają w jednym ośrodku, który posiada wypracowane procedury funkcjonowania. Ze wszystkich badań epidemiologicznych wynikało, że Radom to jest miejsce, które powinno mieć swój własny ośrodek, swój własny szpital onkologiczny, swoją własną radioterapię, chirurgię onkologiczną i chemioterapię z bardzo dobrym centrum diagnostyki. Tak naprawdę jesteśmy gotowi do przyjęcia pacjentów na diagnostykę, jak i leczenie chirurgiczne w tej chwili. Jest to pierwszy etap budowy, który został zakończony i szpital odebrany w roku 2014 we wrześniu.